Na niektórych odcinkach dróg do wypadków dochodzi częściej niż gdzie indziej. Niebezpieczeństwa czyhające w tych miejscach nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Właśnie przez ich zignorowanie umierają ludzie. Najbardziej zagrożeni są młodzi kierowcy, którym brakuje doświadczenia i umiejętności. Dlatego nie potrafią sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych, które mogą ich spotkać. Na przykładzie dwóch rejonów obfitujących w wypadki pokażemy, że niebezpieczne są zazwyczaj miejsca, po których się tego nie spodziewamy. Pierwszy odcinek częstych wypadków drogowych, który obejrzymy, leży w Polsce, na drodze krajowej nr 3 za Piechowicami, między Jelenią Górą a przejściem granicznym w Jakuszycach. Trasa ta należy do jednego z głównych ciągów transgranicznych między Republiką Czeską i Polską, dlatego codziennie przejeżdża tędy aż 8 tysięcy samochodów. Główny problem tego odcinka spoczywa w nieoczekiwanym niebezpieczeństwie. Od strony Polski nie ma tam ostrych zakrętów, nie ma ostrych zjazdów i podjazdów. Natomiast zbliżając się do Karkonoszy, do granicy państwa, spotykamy się z odcinkiem bardzo trudnym i kierujący, jadąc od strony Polski, są zaskakiwani takim charakterem drogi, takimi trudnościami. Z naprzeciwka, czyli od granicy w głąb Polski, zakręt jest równie problematyczny, ale nie dochodzi do takiej liczby wypadków. Chodzi wówczas o ostatni zakręt całego technicznego odcinka, więc kierowcy są już ostrożni i zakręt nie jest dla nich zaskoczeniem. Niebezpieczne miejsce zostało oznakowane licznymi znakami drogowymi, także tablicami skrętu, ale mimo to dochodzi tu bardzo często do groźnych wypadków spowodowanych nadmierną prędkością. Droga ciągnie się tu w górę zalesioną doliną, aby na swoim wierzchołku przekroczyć górskie przejście graniczne. Prawie na całej długości drogi obok ciągnie się rzeka, która tworzy wilgotny i zimny mikroklimat, przez który jezdnia wysycha pomału. Wraz z wzrastającą wysokością jezdnia szybciej pokrywa się lodem, a z przyległych zboczy spadają na nią różne zanieczyszczenia. Dlatego kierowcy przyjeżdżający tu z nizin są zaskoczeni nagłą zmianą warunków klimatycznych. Zaskoczyć nas mogą tu także piesi wychodzący z pobliskiego parkingu. Sam krytyczny zakręt okazuje się być zdradzieckim przede wszystkim ze względu na swój kształt. Są to dwa następujące po sobie wiraże. Pierwszy z nich jest dość czytelny za sprawą oznakowania, głównie tablic świetlnych. Druga część jest jednak aż do ostatniej chwili schowana za murem oporowym i jest ostrzejsza. Profil drogi nie powoduje, że przeciwdziała sile odśrodkowej, w związku z czym pojazdy wylatują na przeciwległą część jezdni. Przejedźmy cały odcinek. Zaczynamy w Piechowicach, około 1,5 km przed miejscem wypadku. Tu pomału zaczyna zmieniać się charakter otoczenia, ale na razie droga jest równa, a przestrzeń otwarta. Na razie nic nas nie zmusza do podwyższenia uwagi i za terenem zabudowanym możemy przyspieszyć. Tak jedziemy następny kilometr. Około 300 metrów przed krytycznym miejscem zaczynają nas ostrzegać znaki drogowe. Następuje lekki zakręt w lewo. Ten z daleka nie sugeruje tego, co dopiero nastąpi. Mijamy następne znaki drogowe. Ostrzeżenie o obszarze częstych wypadków, zbliżającym się parkingu i niebezpieczeństwie oblodzenia. Także ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę i na koniec radar. Są to bardzo ważne informacje, ale dostajemy je jedna po drugiej i dlatego ciężko jest je wszystkie zauważyć i się dostosować. Przejeżdżamy łagodne zakręty w kształcie ósemki i zaczynają pojawiać się tablice ostrzegawcze. Te wyraźnie informują, że jesteśmy przed ostrym zakrętem. Nie stoją tu nadaremno i należy zareagować odpowiednio do przestrogi. Przed sobą widzimy tylko pierwszą część zakrętu. Nic nie zapowiada, że za nim znajduje się następny, który w dodatku jest ostrzejszy. Kolejny zakręt może nas zaskoczyć. Instynktownie oczekujemy, że w tych miejscach droga będzie się prostować, dlatego duża ilość kierowców pierwszy zakręt przejeżdża dość ostro i nie ma pozycji odpowiedniej do przejazdu tego drugiego. Trzeba wówczas niemalże szarpnąć kierownicą, aby wykręcić. Jeżeli kierujący dostosuje swoją prędkość do wymaganej, nawet nie stosując techniki kierowania pojazdem poprawnej, przejedzie ten zakręt bezpiecznie. Natomiast jeżeli prędkość przekroczy, jest duże prawdopodobieństwo, że przy śliskiej nawierzchni nie utrzyma się w torze i wypadnie na przeciwległą część jezdni.